Dzień dobry, Demonidias, wyszerpiony szczyt i mam nadzieję, że wreszcie mega dobry boss, który będzie czekał na koniec tej lokacji, no bo o tym poprzednim bossie to ja naprawdę pragnę zapomnieć. I to bardzo szybko. Także, moi drodzy, ruszajmy dalej i zobaczmy, co będzie kryło się na prawdopodobnie samym końcu tej niezwykle porąbanej, smoczej lokacji. Nie no, błagam. Błagam! Ktoś już mnie tu atakuje! Czyżby to był Bale? Jeszcze tam w ogóle możemy podjechać, bo to chyba będzie główna ścieżka, bo jedziemy na górę. Wyjechaliśmy stamtąd, z tej jaskini. Na miejscu łaski jest, widzę, chwilowy spokój od ataków, ale tutaj mamy jeszcze ukrytą ścieżkę. I uwaga! Książkę z przepisami Igona mamy w tym miejscu, spoko. Będziemy musieli sobie te przepisy również obadać. No, są dwie ścieżki w ogóle. Bo też tędy moglibyśmy podjechać. A nie, dobra, to się do tego samego sprowadza. Czerwony kwiat fulgurytu. Pamiętajcie, proszę, aby zostawić lajka, jeżeli oczywiście wam się materiał podoba. Będę bardzo wdzięczny. Okej, zaraz sobie wyskoczymy, ale zerkniemy też, czy coś dalej jeszcze będzie. Czy to jest koniec? To jest koniec chyba ścieżki. Dobra. Nie wskoczymy tam raczej. Czyżbyśmy mieli, moi drodzy, dostać się teraz do finalnego bossa tej lokacji? No jeszcze nie, jeszcze nasza wspinaczka na ten wyszczerbiony szczyt trwa. No i po mnie. Brawo! Łuk runiczny w plecy. Widzimy się na miejscu. Za sekundę. Dobra, jesteśmy na miejscu. O, tędy nie, czyli chyba... No chyba tutaj mamy się kierować, co? Taka nietypowa byłaby ta droga. Nie. Wait. O co tu chodzi? Tam jest przepaść. Chyba, czy nie? Nie! Tu nie ma przepaści. Jeny. Co tu się odwala w ogóle? Nie no, chyba niczego na dole nie ma. Nie wygląda, żeby coś tam ukryli. Okej, tu jest dalsza ścieżka, ale mamy jeszcze... Wow, bolesny upadek. Ponury kamień kowalski starożytnego smoka. Podoba mi się naprawdę to, że tak dużo dali tych kamieni w tym DLC. Ja szczerze nie za bardzo rozumiem, dlaczego w ogóle są jakiekolwiek ograniczenia w kupowaniu tych najlepszych kamieni. Skoro mamy mnóstwo broni w grze do dyspozycji, a to co za problem, żeby pozwolić się już cieszyć wszystkimi, nie? Ja bym tak zrobił, żeby był jakiś tam na endgame'ie dzwonek kulisty do zdobycia, który pozwala wam kupować je bez limitu. Jakąś dać cenę 100 tysięcy za sztukę, czy coś takiego. I tyle. Jak ktoś chce, to i tak ogarnie, nie wiem, znajomy mu wyrzuci, czy coś. Jakieś itemy. Kolejny kamień. Ho. Ale dziwnie, bo tutaj się nie dostaniemy wyżej. A, tędy się dostaniemy. Ale porąbana lokacja, nie? Dobra. To może był ostatni skok, słuchajcie. Mamy punkt łaski i mamy gigantyczną arenę. Coś mi mówi, że za moment zobaczymy, jak będzie wyglądał smok Bale. Siądźmy tylko. Aż tak patrzę, czy... No nie mam za bardzo jak tutaj dobić tego poziomu. 300 tysięcy ponad potrzebuję. Ale błogosławieństwo możemy zrobić. Proszę bardzo. Wierzchołek wyszczerbionego szczytu. No, to już na stówę. Tutaj będzie się kończyła, słuchajcie, nasza wędrówka w tej lokacji. Będzie jakaś cutscenka? Czy po prostu zostanę zaatakowany? Wow! Jakie wejście smoka!
Bale Groza. Ale kurde czad wśród smoków, nie? Jezu, co za obrażenia. I co za soundtrack. Jakiś dopakowany. Ej, on nogi nie ma. Czy to jest błyskawica z ogniem? No. Ej, dobra, ja muszę go w tę uszkodzoną nogę nawalać. Chyba jakieś takie sensowne w miarę obrażenia wchodziły. Przecież tutaj nie można z wierzchowca korzystać, co ja robię. Brzuchem bije. Nie, wcale jakieś większe obrażenia tu nie wchodzą. Ej, jak ja mam... Okej, dobra. Nie wiem, jak jeszcze od tego uciec, jak jesteśmy przy nim. Nie wiem, czy mamy na to wystarczająco dużo czasu. Jaki dziki soundtrack. Nie wiem, ostatnio coś się słuchaliście, tak dzieje dużo w tym dodatku. To jest... nienormalne. Mamy już Foga. W sumie może byśmy... Może bym zmienił broń. Jest ciężki niszczyciel olbrzymów. Spróbujmy z tym cudeńkiem. O, ogniu daj mi siłę. To się zdecydowanie tutaj przyda. Weźmy tego Igona. Questowo, nie? I co to tyle? I co się stało? Co to było? Dobra, w ogóle jak zginiemy, no to już nie będziemy go przywoływać, bo wydaje mi się, że to się zaliczy jakoś tam, nie? Do zlecenia. Nie no, w ogon mu nie robi obrażeń. W tę nogę... Coś tam się dzieje. Ta pomoc Igona to jest taka iluzoryczna, nie? On po prostu jest tutaj. On nawet Bale'a na siebie nie bierze. Okej, dwa razy to samo. O kurde. Dobra, muszę poznać jego ataki, bo na razie to ciężko jest. W lewo biec trzeba. Aha, teraz sobie to jeszcze z tym połączyłeś. Nie mam pojęcia, jak ja to przeżyłem. Słuchajcie, wydaje mi się, że liczba bossów w tym DLC zadowoli każdego. Bo weźcie pod uwagę, że my jeszcze finał będziemy mieli, nie? To już mamy dychę. Takich unikalnych fabularnie bossów. Ej, nie mogę pod nim przebiec. Ten coś robi w ogóle? Dobra, nie bierzemy już go do pomocy. Nie ma to najmniejszego sensu. On jest... On jest po prostu. I na tym poprzestańmy. Bale Groza. Kurde, ale to jest... Jeszcze większy kozak niż poprzedni boss, nie? To nieźle. Nie no, w tę rozwaloną nogę muszę nawalać. Ale nie wiem, co ja mam w tej sytuacji zrobić, jak on pod siebie atakuje. Jak ja mogę się na tyle szybko wydostać? Jak on tutaj ogonem blokuje jeszcze moją drogę ucieczki. Okej, na wprost atakował tylko. Kurde, rolowałem już.
Dosłownie w momencie hita. Znaczy trochę za późno. Okej, okay, pierwszy udany roll powoduje, że możecie rolować w ogniu. Spoko. Coś tam zaczynam ogarniać. Ale dużo jeszcze zostało. O kurde. Mega spektakularna jest ta walka. Aj! Trochę się pospieszyłem, jeszcze jednego rola zabrakło. Strasznie dużo ma zdrowia, a jeszcze ma nieprawdopodobnie dokręconą absorpcję obrażeń. Co jest?! Myślałem, że będzie działał ogniem po prostu. No, potem odlatuje. Dobra. Nie starczy mi staminy. Niestety. Musiałem spłonąć przez to. O kurde. Enrolowałem. Szybszą broń potrzebuję. Definitywnie. I więcej muszę go nawalać po łbie. Aha! Tym razem nie wyczułem. O kurde. Ej, dobra jest ta walka. Podoba mi się to. Dobra, spróbujmy raz jeszcze z tą bronią. Niech stracę. Teraz bardziej skoncentruję się na łbie, niż na tej uszkodzonej nodze. Choć... no noga też jest mega kuszącą opcją. Za szybki roll. Tu ponownie mam wrażenie, że byłby to świetny boss dla maga. No chyba, że ma jakoś nieprawdopodobnie dokręconą absorpcję, ale no nie sądzę, nie wygląda. Nie, dobra. Za bardzo pod niego przerolowałem. Do tyłu to może bym jeszcze coś tu ugrał. Ale w niego... Mm-mm. Ale powiem wam, że jego nazwa, przydomek, jest jak najbardziej adekwatna. Dobra, spróbujemy 5 razy jeszcze. Jeżeli się nie uda, to po prostu pójdziemy spalić drzewo i zobaczymy, co się wówczas w ogóle w grze wydarzy. Trochę poeksplorujemy być może jakiegoś nowego terenu. I najpierw do niego wrócimy sobie jeszcze później, no bo on się nie stanie wcale łatwiejszy później, dlatego też tak nie rezygnuję od razu z tych bossów. Na zasadzie, a potem się wzmocnimy, to wrócimy. No może tam jeszcze jedno błogosławieństwo zdobędziemy gdzieś, nie? Ej, rolowałem. Na szczęście to bardziej jest widowiskowe niż robi jakieś realne obrażenia. O kurde. Nie wiem, co się dzieje. No nie wiem, jak ja mam z tego wyjść. Czasami się udaje, czasami nie. Teraz, kurde, wszystko rolowałem, dopiero w ostatniej fazie mnie ten płomień trafił. No a przecież robiłem panic role jak ostatnio. Jak ostatnio, kiedy się udawało. O Boże. Brakuje obycia jeszcze na tym bossie. Szyją mnie trafił. A, za szybko.
Super. 2000 obrażeń. A i gdyby dwa razy siadło? Chociaż może siądzie. Nie no, znowu zginę. Zbyt ofensywnie trochę podchodzę. Ej, ale może trzeba. I tak można to monstrum, słuchajcie, wytrącić z równowagi. Ale wiecie co to oznacza? Że powoli, powoli, no wielkimi krokami, ale... Znaczy małymi krokami, ale zbliżamy się do drugiej fazy. I Boże, chyba ją osiągnęliśmy właśnie. Ja pierdzielę! Teraz to się dopiero wścieknie to bydle. Co jest? Czy on kiedyś przestanie? Jakiś soundtrack! Ale ja mam przesrany. Nie no, minimalnie, o kurde, podwójnie. Minimalnie się spóźniłem z tym. Aaaa, znowu. Dobrze. Niedobrze. Ej, w najprostszy atak dałem się złapać, nie? O kurde. Nie będę miał się czym leczyć już. On tak czasami, zobaczcie, laguje. Ale trzeba to wykorzystywać. Wolno myśli po prostu. O kurde. Powiem wam, że patrząc na tego bossa, mam w głowie jedną myśl od początku. Mianowicie, tak sobie wyobrażałem walkę ze smoczym bogiem w Demon Souls po filmiku wprowadzającym do Demon Souls. Trochę się to różniło, nie? Wiecie, no, typowy gimmick od tego, co tutaj mamy. Nie no, obłęd, obłęd po prostu, słuchajcie, ale... Masakrycznie ciężko jest, ale walka jest do zrobienia. Jak najbardziej. Jest to kurde do ugrania. Dobra, popróbujemy jeszcze. Bardzo jestem też ciekaw tego, jakby na przykład ciężka dama się sprawdziła, jeżeli chodzi o obrażenia zadawane. Jeszcze to i trzy podejścia, słuchajcie, zróbmy sobie. Okej. Spoko początek. O nie, dobra. 592 w łeb, nie mam pytań, zmieniam to. Do jutra byśmy z nim walczyli. A! Kurde, spóźniłem się trochę. No to ja tutaj tą bronią niszczę 7 olbrzymów. Nawalam tyle obrażeń w korpus, a w łeb 3 razy tyle. No chyba, że tam nie trafiłem idealnie, ale no nie, no leciało z niego, nie? Z głowy krew. Staminy mi nie starczy. Ej, co jest? Jakim cudem ja to przetrwałem? Ła! Prawie to. Jezu, jak to jest głośno w ogóle! Nie! Dobra. Jest hit. Oj! To się źle mogło skończyć. Chyba wręcz nawet powinno się źle skończyć. Do boku. No nie. O Jezu!
Niebezpiecznie! Kurde, do lewej, do lewej! Za daleko byłem, żeby z prawej strony się schować. Kurde. Akurat w ten strumień wlazłem. Nie! Uspokój się! Nie wierzę, nie? I to nawet nie jest połowa zdrowia, słuchajcie. Bale groza. To jest kurde... No chyba najtrudniejszy boss w dodatku do tej pory, moi drodzy. Kurde, wiecie co? Może zostawmy go na razie. Serio. I chodźmy... do tego miejsca. Kościół Ponka. Spalmy to drzewo i zobaczmy, co się w ogóle wydarzy. Niech ten Bale sobie na razie tam siedzi i żyje w spokoju. Mega ciekaw jestem, co się po prostu wydarzy, jak podpalimy drzewo i zniszczymy ten cień. Jak będzie wyglądała ta wieża? Spalić drzewo pieczęci? Oczywiście. Oczywiście, że tak. I tak oto, moi drodzy, cień się rozpada, tworząc prawdziwą konstrukcję. I zostajemy od razu przeniesieni tam jeszcze? Co się teraz wydarzy? Tak. Jesteśmy tutaj. Ponury kamień kowalski. Enir Ilim. Kurde. Więc tak to się nazywa. No, tu byliśmy blisko. Bardzo blisko. Tego miejsca. O kurde, tam jest to wyszczerbione wzgórze. Ja pierdzielę. Co, idziemy, zobaczymy, co tutaj będzie. Enir Ilim. O, leci, leci, leci. Przywitać się ze mną. Świetnie wygląda ta lokacja. Okej, mamy cię. I dobitka. No, jedna butelka jak na tę walkę, to jeszcze tragedii nie ma. Do przeżycia.
pierniczę. No trochę wędrówki przed nami będzie, słuchajcie. To jest w ogóle miejsce, w którym, no jak rozumiem, będzie na nas czekał Mikela Łagodny. Okej, na razie taki dość spokojny wstęp. Kolejny punkt łaski mamy. Po jednym przeciwniku. O co chodzi? No ale aktywujmy. O, i się zaczynają rozwidlenia. Tam możemy pójść i na górę. Pierwsza wieża. Nieźle. Ten tam sobie będzie dalej patrolował. Tu mamy pulę przyzwania dostępną. Zniszczony run. Jak na razie taki mamy tutaj niepokojący spokój. Co to kurde jest? Oj! Wyznawcy drzewa. Usłyszał mnie. Nie taki godskin wyznawca drzewa, nie? Coś takiego. Co jest? Ale fajnie, mamy w końcu nowego przeciwnika jakiegoś. Prochę czcigodnego ducha. Kto wie, może to już wystarczy do upgrade'u. Ej! Tak się bawić nie będziemy. Mnie spalą zaraz. Ktoś z prawej strony jeszcze jest. Z góry, czy co? No, 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 jest tam gościu jeden. Tylko chyba nie mam się tam jak dostać na razie. Zakrwawiony stół. Tutaj będzie ścieżka, która nas tam doprowadzi. Możemy sobie nią już do końca tak konsekwentnie pójść, czemu nie? Nice. Ej, w ogóle po tym, co tutaj zrobiliśmy, można zaskoczyć. To powinniśmy jeszcze pójść i porozmawiać o tym, nie? Z Ledą. Okej. Cienkie kości bestii, nic specjalnego. Wow, wow, wow! To chyba była jakaś taka próba chwycenia mnie. Dobra, nawet się nie dowiem, ile obrażeń bym tym atakiem robił, bo już przy tym pierwszym była martwa ta mucha. Grzyb z czerwonym miąższem. Wszystkie naraz. Ale ten Bale to ja nie wiem, on ma taką absorpcję obrażeń fizycznych, szok. Proszę ci godnego ducha, ej. Ej, 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 to mi się podoba. Spokojnie sobie do niego wrócimy, jak się trochę wzmocnimy jeszcze tymi błogosławieństwami. No, na razie tam jest giga ciężko, bo nie jesteśmy w stanie się jakoś sensownie przebić z naszymi obrażeniami. Już widzę wyzwania ludzi. Typu przechodzimy DLC na SL1 bez błogosławieństw. A tak naprawdę to ciekawe, jak duży realnie wpływ będą miały te błogosławieństwa na naszą rozgrywkę i na zmniejszenie de facto poziomu trudności. Dobra, pozostanie pójść na górę.
Plus oczywiście zostałem jeszcze dwie inne ścieżki, które były tam przy tym poprzednim miejscu łaski, no ale to już... Tak jak mówiłem, na później temat. Ej, no pierwszy łuk zrolowałem, ale co z tym drugim miałem zrobić? Nie mogę tak szybko rolować dwa razy. Się piasek sypie? No. Na to wychodzi. O kurde, dobra, pod dach. Co to jest? Wow! Rycerz lew. Czy to wilk? Nie, lew! No taka maska wygląda znacznie lepiej niż ta, co zajmuje mi pół ciała. Dobra. Coś z ciebie wypadnie? Miecz? Nie? Super. Dzięki. Tu z drzewa się dostaniemy bez problemów. Pytanie. O kurde, ale to dziwnie działało. Okej, tu jest odwrót. Remedium wezwania zgiętego palca, przedmiot do kopa. O nie! Dobra, myślałem, że zginę. Tylko... Aha, tutaj jesteśmy. Dobra. Możemy tędy sobie wrócić na spokojnie, niż po tych korzeniach kombinować. To była ta grupa. Dobra, idźmy na górę. Myślałem, że coś nowego tu już było. Nie ma tak dobrze. Ciekawe, jak to miejsce będzie w ogóle wyglądało teraz z daleka. I ono chyba było na jednym z obrazów, nie? Tak w ogóle przedstawione. No? Tylko z którego miejsca? Dobre pytanie. To jest ze szczytów na południu. Tu nie jestem pewien. Chyba na początku DLC mniej więcej. Dobra. Czas się tam dostać. Z korzeniami nie ma zabawy. Strasznie łatwo się ześliznąć z tego. Okej, czyżby jakieś prochy kolejne czekały na odkrycie tu? Spirala. To zaklęcie będzie? Nie. To jest inkantacja. Magia. To inkantacja czy magia? Magia Joriego, starszego inkwizytora używana w postaci inkantacji, okej. Okay. Spleć ręce i uniesie się w górę, aby przyzwać spiralę światła, która wybuchnie u stóp wroga. Kolumna światła utrzymuje się, dopóki funkcja jest wciśnięta. Tą magią posługiwali się kapłani zwierzę. Spirala to kiełznany prąd Tygla. Pewnego dnia stworzy kolumnę sięgającą bogów. 48 punktów wiary, ja cię kręcę. Sporo. Poszaleli z tymi wymogami, słuchajcie. Dobra, wracamy na górę i chodźmy w kierunku, z którego przyszedł ten rycerz z lwem na głowie. Lub z głową lwa, bo nie wiem, czy to było nakrycie głowy, czy to była jego głowa. Oho, oho, czyżby kolejne? Nie, to tym razem jakiś przywoływacz tutaj. No i ścieżka nas, słuchajcie, doprowadziła do złotego smaru ze sznureczkiem do jakiejś wielkiej bramy, która wygląda niczym wejście do bossa.
O kurde! Oj, miałem szczęście! Z góry ktoś mnie atakuje. No tu ewidentnie, no już mnie nie widzi. Okej. Otwórzmy sobie kolejne przejście. Ciekawe, czy będzie tutaj jakieś miejsce łaski do odpoczynku. Jest! Chyba. Jest, jest krzyż Mikeli też, ale jest i miejsce łaski, dobra. Fragment ostrodrzewa. Wyryte słowa zlewają się. Porzucam tu wszystkie moje lęki. Spiralna wieża. To będzie, słuchajcie, miejsce, do którego sobie powrócimy, a na razie to wypadałoby zająć się jeszcze sprawdzeniem zewnętrznego muru. Nie. Pierwszej wieży. Pierwszej wieży. Ale jeszcze wcześniej chodźmy do Ledy teraz. Tak się zastanawiam, czy do tej staruchy nie warto byłoby podejść, która była jeszcze przed lwem. No bo jednak w obrębie jej lokacji zaszła gigantyczna zmiana. Witaj, Ledo. Okej, już się powtarza. A Dane może się odezwie po tym, co zrobiliśmy. No w końcu to jest, słuchajcie, punkt naprawdę zwrotny w fabule. Może będzie w szoku i w końcu jakoś zareaguje, co? Mhm. No chyba nie. Freya cały czas znajduje się w tym miejscu. Czy może znamy radę z nią pogadać jakoś? Przekonać, żeby stąd odeszła? No, a teraz nie wiadomo, gdzie jest Ansbach, niestety. No był tutaj, ale zmył się już. Może do hrabiego jeszcze zawitamy. Warto co jakiś czas to robić. Zdecydowanie. Okej. Nic. Dziwny wyznawca kosmosu. Po prostu. I nic więcej. Tutaj byśmy się chyba dostali. Na te tereny, słuchajcie. Gdybyśmy odblokowali tę wieżę, nie? To by było mega istotne, żeby ją ogarnąć. Bo to nie tylko na wieżę się dostaniemy, ale chyba moglibyśmy z tego strumienia wskoczyć tam. Chociaż może przesadziłem? Kurde, chyba przesadziłem. Zapomniałem, że to jest aż tak wysoko. Dawno tu nie byliśmy. Tu jest niestety ten zablokowany skok. To bardziej wygląda jakby... Jakby to było zablokowane na takie zasadzie, że ten kamień jest gdzieś tam u góry jednak, nie? I że tutaj nic na razie nie możemy zrobić. No, w sumie... To jest prawdopodobny scenariusz. I tak, moi drodzy, wygląda z daleka Enir Ilim. Że to w ogóle wieża wygłuszenia by nam teraz coś dała, jakbyśmy tam poszli. Gdzie ona była? Ona była tutaj. Tłumiąca kolumna. Kraniec możemy sobie już odznaczyć. Tu jest jeszcze ta kapłanka z Moczej Komunii w ogóle, ale do niej to chyba po Bejlu moglibyśmy pójść w sumie. Sprawdzam, czy tutaj, kurde, nie będzie jeszcze jakiegoś przejścia, wiecie, ale chyba nie. Chyba się niczego takiego nie doczekamy, niestety. Kurde, już myślałem, że tutaj może coś będzie, ale niestety to tylko zdobienie na murach.
Nie, to by musiała być jakiś strumień powietrza, no nie ma opcji, żeby tutaj wjechać jakkolwiek, no bez jaj. Dobra, tak po prostu chciałem to, słuchajcie, sprawdzić dla spokoju. I cóż, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu moglibyśmy sobie na spokojnie też zakończyć ten odcinek. Jeszcze tutaj, powiedzmy, starowinki sobie podejdźmy, zobaczmy. Czy ona zareaguje na nas jakkolwiek inaczej? I know it in my bones. Thy deed is done. A worthy deed, no doubt, to bring our foes what surely was deserved recompense. Oh, heaven hath borne witness to our plight. Thy gleaming wrath and unparalleled dance. Though a trifle it might seem to thee, I have prepared a dish in celebration. 'Twould please me much if thou might partake. Partake, partake, until thou art sated. Wykwintny skorpioni gulasz. To chyba za pokonanie Mesmera jest. Wrath and beauty, such that rightfully avenged we would be. I have never known such joy as this, though I cannot but wonder. Co ci zastanawia? Sculpted, oh, great, art thou by this old maid unduly pushed into facing such labors as thou didst? Has our grave resentment fettered thee? With such bounteous fury didst thou dance. I cannot presume thou didst not suffer. Please, I ask thee, allow thyself some rest. None of the tower would dare interfere. And if one should, I'll see to them myself. Apologies, O noble visitor, but wouldst thou permit me a little rest? Mine eyes are oft apt to glaze over, the years taking their toll, 'tis plain to see, even telling dream from reality is a task increasingly beyond me. Okej. Okay. Ciekawe, czy jak powrócimy, to będzie coś się tu jeszcze działo. Oczywiście, że to sprawdzimy od razu. Ciekawe też, co ze świętą Triną możemy zrobić, bo z tym O nie, zmarła. Zmarła po pokonaniu Mesmera przez nas chyba. Nie, zaraz, ona śpi. Wykwintny skorpioni gulasz. Ojej. Już myślałem, no bo jak zobaczyłem, że jest w takiej pozycji, jakiś przedmiot tu leży. Tymczasowo zwiększa negację obrażeń fizycznych i stopniowo przewraca znaczącą liczbę punktów życia. No to jest, słuchajcie, coś naprawdę użytecznego na jakimś trudnym bossie. Serio, to nie jest byle co taki gulasz. Trzeba docenić takie rzeczy. Wydaje mi się, że krzyż przy bramie głównej to może być też punkt, w którym było namalowany jeden obraz, ale to już tak tam totalnie na marginesie. Nie, dobra, to nie jest ten spot, to nie jest ta miejscówka niestety. Ale cóż, moi drodzy, to jest miejsce, w którym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do smoka na pewno sobie wrócimy, ale chyba na razie jeszcze trochę się tutaj pokręcimy. Po tej pierwszej wieży mamy jeszcze dwie inne ścieżki do zbadania. Cały czas to mi nie daje spokoju, a także ten obszar. I ten obszar też nie wydaje mi się, żeby był dostępny po pokonaniu smoka, tak szczerze. Więc to jest, kurczę, dziwne. No ale cóż. Cóż zrobić? Może z tego zamku jakoś tam dalibyśmy radę zejść tutaj i przejść wówczas, ale to jest naprawdę mega wysoko. Ciężko naprawdę dojść do tego.
jak do tych dwóch obszarów się dostać. To będę na pewno miał niezły ubaw sam z siebie za jakiś czas, jak już lepiej poznam DLC, ale no na razie, kurde, no trzeba przyznać, że nie jest to najprostsza rzecz na świecie, żeby tam się dostać. A wątpię, żebyśmy po ukończeniu tej lokacji, do której teraz trafiliśmy, do tej wieży, która zdaje się być, słuchajcie, finalną lokacją w dodatku, jak na moje, żebyśmy to ogarnęli. Dlatego też bardzo mi zależy, żeby przed tym ogarnąć te dwa miejsca jeszcze, no bo jednak... W ogóle on biegł na mnie, a mapę otworzyłem, nie? To dziwne jest. No bo jednak tutaj musimy jeszcze dostać się, słuchajcie. Także to są naprawdę poważne rzeczy. Tutaj może w jakiś sposób byśmy zeszli nawet. Ja pojeżdżę między odcinkami i pokombinuję. No tu gdzieś, kurde, musi być jakieś zejście. Zdecydowanie. Ale tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam na kontynuację naszych przygód w Shadow of the Erdtree. I do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie o kciuku w górę i zachęcam do subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. Na razie, pa pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.